Cześć dziewczyny, w dzisiejszym filmie robimy mały unboxing, ponieważ dostałam paczuchę od Lakel z lakierami Niuki, czyli tymi, które właśnie wchodzą do Biedronki na stałe. Tak, Niuki to będą hybrydy, które będą na stałe w ofercie Biedronki, więc powinnyście dostać je tam zawsze. Po prostu wygląda to tak, że Lakel jest producentem Niuki. Więc tak, jak widziałyście na Instagramie, jeżeli mnie tam obserwujecie, jeżeli nie, to zachęcam. Tutaj będzie gdzieś na pasku, jak nazywam się na Instagramie, właściwie to tak samo jak na YouTubie. Tam odbywa się większość konkursów, więc serdecznie zapraszam. I dostałam takie piękne pudełeczko, takie śliczne pudełeczko. W środku były lakiery. 5 lakierów, w sensie 5 kolorów. Dostałam kolory pomarańczowy, niebieski, fioletowy, żółty i szary. Tak. I do tego jeszcze baza, top no wipe, ten bez przemywania oraz top matowy. Wszystkie te lakiery mają pojemność 5 ml i są w takich ładnych czarnych opakowaniach. W przypadku kolorów mamy tutaj od góry kolorek, jaki mamy w środku, czyli właściwie nie trzeba ich odkręcać. Nie wiem jak wy, ale ja nienawidzę kupować w sklepie odkręcanych lakierów. Nie wiadomo, co się z nim stało i nie wiadomo, co tam jest w środku. Jeżeli kupujemy taki odkręcany, używany, no trochę kiepsko. Więc nie otwierajcie lakierów w sklepie. Lakiery są w cenie stałej 9,99 czyli tak jak Lakel. I mamy w sklepie 8 kolorów. Tam chyba jest jeszcze biały, zielony i różowy. Chyba taki jeszcze różowy. Ja jak tylko je dostanę, bo w mojej Biedronce ich jeszcze niestety nie ma, jak tylko je dostanę, to pokażę wam je może właśnie na Instagramie, bo będzie szybciej, nie będę robić osobnego filmu o 3 lakierach. Więc tak, pokażę wam wszystkie kolorki z bliska. Oprócz tego pokażę jeszcze, jak wyglądają z topem matowym, bo to jest chyba też dość ważne. Mało kiedy można trafić dobry top matowy, zobaczymy jak ten się sprawdzi. No więc co, zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie kolor fioletowy. Jak widzicie, na wzorniku mam kolor biały i tak samo zrobiłam na każdym, pod każdym kolorem, ponieważ pastele właśnie tak się nakłada na biały kolor, tak samo jak neony, żeby podbić ich pigmentację, ich kolor. Fioletem jest całkiem fajny, chociaż nie jest to mój faworyt, bo mój faworyt to pomarańczowy, zaraz zobaczycie. Następny kolorek to pastelowy niebieski, który ma dość słabą pigmentację, ponieważ ja bym dała nawet 3 warstwy, nie 2, ale za to ma prześliczny kolor, więc ma on swoje minusy, ale też plusy. I tutaj akurat na filmie dałam 2 warstwy na białym kolorze. Kolejny kolorek to pastel orange, mój ulubiony właściwie, jest piękny i no już jesienny, wydaje mi się, że można go podciągnąć jeszcze pod jesień. Z tym pięknym zielonym, który jest w Biedronce któryś, której nie umiem znaleźć. Myślę, że będzie wyglądał super na jesień. I też tutaj daję 2 warstwy, ponieważ przy jednej widzę jeszcze niewielkie prześwity, ale myślę, że to zależy od białego, zależy od paznokcia, bardzo dużo. I od tego, ile lakieru nakładamy. Następny jest kolorek żółty, który marzył mi się całe lato i nawet kupiłam sobie taki kolor, ale oczywiście nie zdążyłam go mieć na paznokciach. Ten jest prześliczny i do tego ma super pigmentację.
i też przy jednej warstwie fajnie kryje, ale ja dla pewności dam tą drugą. I ostatni kolorek, który mam, to jest szary, którego pigmentacja jest obłędna, ponieważ wystarczyła tylko jedna warstwa. I teraz pokażę Wam, jak one wyglądają z topem matowym na sobie, bo top matowy też dostałam od firmy Nuki i wygląda on bardzo, bardzo ładnie. Tworzy taką satynową, fajną powierzchnię. I mam nadzieję, że się nie wybłyszcza. Muszę go przetestować jeszcze na paznokciach i dam Wam znać na Instagramie. Tak, kolory są super. Mi strasznie się podoba ten pomarańczowy i wydaje mi się, że zielony też będzie fajny i będzie super na jesień. Już mi się marzy na paznokciach taki pastelowy lisek na zielonym tle. Więc myślę, że to wyczaruje właśnie z tych lakierów jako pierwsze. I tak, najsłabszy moim zdaniem lakier w tej kolekcji to jest ten niebieski. On niestety ma troszkę słabsze krycie, ale na białym, jeżeli damy 2-3 warstwy, on wygląda całkiem ok, jest fajny, ma ładny kolor, ale tak jak mówię, z kryciem, z pigmentacją jest u niego troszkę gorzej. I tak, wszystkie te pastele oczywiście, tak jak widziałyście na filmie, dawałam na białym kolorze, bo tak powinno się aplikować pastele i tak samo neony. Też aplikujemy na biały kolor, żeby podbić właśnie ich pigmentację, ich kolor. Top No Wipe oczywiście jest mega, tak samo jak marki Lakel. Nie wiem jak to mówić, ale ten od Lakel jest też bardzo fajny. Miałam dwie buteleczki póki co, dwie buteleczki zużyłam i jestem naprawdę w 100% zadowolona. Tym bardziej, że on kosztuje tylko 9,99, a u mnie top coat po prostu schodzi w takim tempie, że no szkoda by było kupować za 40-50, bo bym chyba zbankrutowała. Więc ten jest całkiem fajny. Radzę Wam, obserwujcie Lakel na Instagramie, bo tam zawsze pojawiają się wiadomości jako pierwsze. Nie u mnie, niestety. Zawsze tam jako pierwsze, więc tam obserwujcie i pilnujcie, czy już są w Biedronkach te lakiery. No i chyba to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lajka. No i subskrypcję. Jeżeli nie jesteście jeszcze moimi subskrybentami, to zachęcam. Oraz zachęcam również bardzo serdecznie do obserwowania mnie na Instagramie, ponieważ tam dzieje się więcej. Do zobaczenia.